Witamy w kolejnym odcinku Zimowej Gruzji. Po wszystkich perturbacjach, jakie pokazywaliśmy w poprzednich odcinkach, nareszcie udało nam się pozjeżdżać na nartach, ale czy na pewno bez przygód? Gdauri uznawany jest za najlepszy ośrodek narciarski w Gruzji. Przez wiele lat jeździliśmy na narty w Alpy, najczęściej do Austrii i byliśmy bardzo ciekawi warunków na tutejszych stokach. Muszę przyznać, że Gruzja miło nas zaskoczyła. Świetnie przygotowane trasy o łącznej długości 35 km, 15 wyciągów, mało ludzi i super tanio. Na razie stoki jeszcze są zamknięte, więc robimy sobie wycieczkę na basen. W tym ośrodku, gdzie my jesteśmy, też jest basen, ale dzisiaj zamknięty. Nie wiemy, czy dlaczego zamknięty, ale mało też jest ludzi, może po prostu czekają, aż więcej ludzi przyjedzie i otworzą. Wczoraj byliśmy tam popatrzeć i też byli jeszcze jacyś pracownicy budowlani, więc może coś tam nie skończyli, ale to nie szkodzi. Przestało padać na moment, tak więc idziemy na spacer i popływać. Tutaj, słuchajcie, jest zakopany samochód i takich samochodów dużo mijamy. No więc jak ktoś zostawił auto na kilka dni, to tak mniej więcej to teraz wygląda. Niedźwiedź rozgrzewa się papieroskiem. Jest około minus 10 stopni, więc czuć po policzkach nos zimno. Wiecie co, ale mamy wrażenie, że Gruzini to jakieś leniuszki. Tutaj wejście do hotelu w ogóle jest nieodśnieżone, u nas pod naszym tak samo. Tam zasypany samochód. Jeden, drugi. Wystają tylko wycieraczki, nie wiem czy widać. I jakaś wydeptana ścieżka. No dobra. Nieważne. Dotarliśmy jakoś. Niestety okazało się, że jest zamknięte i teraz sprawdzamy jeszcze jeden hotel. Niedźwiedź dzwoni do drugiego hotelu, żeby zobaczyć, czy tam możemy skorzystać z basenu. A w tym momencie snowstorm! Stoi tam to prawe koło, dosłownie patrz, normalnie zjeżdża. Ok, thank you, Magloba. Merry Christmas. I pan zaraz ma następnego autostopowicza. I jeszcze pani się dosiądzie. O, tam widzę, będzie pani wsiadać. O, jaki miły pan. A też dla niego bezpiecznie, jak auto jest obciążone. No, chcę te... Sprawdza te, widzisz? Ty masz w telefonie
A ja zaraz muszę ściągnąć, bo ja mam w drugim telefonie, co zostawiłam w domu. No dobra, weszliśmy. Pierwsze miejsce, w którym żeśmy się spotkali, że sprawdzają te certyfikaty covidowe. My mamy testy. No więc... Hi. Maybe today we will take it just once. Because we've made a long trip. Yes. Teraz to normalnie woda mnie parzy. Ja polecam wszystkim. Jeżeli ktoś jeszcze w życiu nie morsował i chciałby zacząć, to ja właśnie polecam kąpiele śnieżne, bo w śniegu nie jest tak zimno jak wejść do zimnej wody. I w ogóle jest większa radocha, jest fan. Tak więc można się pobawić, pochichrać. No, to odmłodzeni, odświeżeni, idziemy do sklepu po chleb i... Wara. Po browara. Hej, co? Mieli chleb? Nie. Rzucić ci, co? Okej. To the top. Like 2 kilometers. Okay, thank you so much. Thank you. Money. I'm joking. I wish. Yeah, me too, right? We see nothing. To daleko nie pojechaliśmy, bo taki korek i pan stwierdził, że on zawraca, a my pójdziemy z buta po prostu. O, a teraz te wariaty, którzy nas wyprzedzali, cofają. No, zarąbiście. No to tak typowo po gruzińsku, słuchajcie.
Ano, imaš ima to sporo velika u vas, a? Ten super, to jest gruziński chleb, który w różnych miejscach go różnie nazywają. My nazywamy go tam w pierwszym miejscu, gdzie byliśmy, to nazywają go shochi bread. I on jest po prostu super, super smaczny, jest chrupiący na zewnątrz i mięciutki w środku i wypiekają go w takich specjalnych piecach. Tutaj za mną jest nasz ośrodek, a tutaj mamy pięknie przygotowane stoki. Wszystko ładnie pootwierali, więc jedziemy. W czasie świątki pas w aucie kosztował nas ponad 50 euro od osoby, a tu płacimy 15. Za apartament też zapłaciliśmy ułamek ceny i szczerze był to najlepszy apartament, jaki kiedykolwiek mieliśmy w górach. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Chcemy też pięknie podziękować za wsparcie naszym patronom. Jeśli chcesz, możesz zostać duszą kolejnego odcinka. Jak to zrobić, znajdziesz w opisie. A jak po prostu Ci się spodobało, to daj łapkę w górę i zostaw komentarz. We just sold the house 2 years ago and then we're traveling since then. Okay. And we're looking basically for the new place to live. Yeah, we've got an apartment there. We bought an apartment. You bought an apartment? Yeah. How much are they here?